Witam panie i panewki. Zobaczcie, jakie przywitanie, bo przywitanie jest fajne, bo i fajny jest samochód, jaki będziemy testować. Powiem wam, że skoro już testujemy takie super auta i w ogóle jakieś klasyczki, te sprawy, to dlaczego nie może zabraknąć wybryku motoryzacji, czegoś troszeczkę brzydszego niż standardowy, nawet Deulanos, troszeczkę czegoś bardziej brzydkiego niż gówno, w które weszliście w marcu podczas roztopów śniegowych. Czegoś brzydkiego tak, że odwracacie wzrok i staracie się nie patrzeć. Zapraszam na test. Przeraża swoją brzydotą. Jest naprawdę w chuj brzydki. Jest tak brzydki, że nie wiem, kto go spierdolił. Wygląda gorzej niż Pinokio. Zaznaczam Pinokio rzeźbiony przez najebanego Geppetto. No to jest już... To jest kurwa kaszana, naprawdę. Jest tak zjebany. No, zobaczcie, co to za sztuka mówić, że o, samochód jest zjebany. Jest zjebany, no zobaczcie, no kto mi powie, że te kształty, że to ma jakąś kurwa linię, to szczerze, wybeszyć to i zrobić kurnik z tego, ja nie wiem, co z tego zrobić, no. Żeby to się na coś jeszcze nadało, żeby jak już skończy ten swój żywot włożenia dubska albo włożenia worków cementu na budowę, choć nie wiem, czy to się nada, bo nie wiem, czy podłoga nie pierdolnie w tym. No ja nie wiem, co z tym można zrobić. No jest brzydatny. Brzydatny, skandalicznie brzydki w tym jeździu. To jest takie, mi się, można powiedzieć w cudzysłowie, podoba. Wstawki takie plastikowo-metalowe, ale zobaczcie, jak tu wygląda, jak to daszek pięknie wygląda po latach. Jak to ładnie schodzi. No nie mogę, nie lubię go. Tu są jakieś nakładki plastikowe. Pod nimi można się spodziewać jakiegoś gnoju, że będzie trzeba go wyrzucać widłami. No ale tutaj jeszcze widzę, że tutaj się coś kurwa trzyma. O dziwo, jestem w szoku. Zmienię rękę, bo już mi przymarza. A serca jebie spalonym takim olejem. No powiem wam, że miałem uniacza i to jest ten sam smród taki obrzydliwy właśnie. Czuć, że coś się dzieje. Jak wciry dostaje, to jest właśnie czuć, że dostaje wciry. Jest pomieszanie tego plastiku z metalem i olejem. No jest zapach przykry zapach, jak i cały samochód. No ale powiem, no i demon prędkości to nie jest, kurwa, jest jebanym ślimaczkiem, ale powiem wam, że się tak nie psuje. Kolektor jakiś pospawany z dildosów. Tutaj widać, że niby w ogóle takie pierwsze wrażenie się odnosi, że to wszystko się trzyma na słowo honoru, nie?